O tym, co można zrobić, żeby na osiedlu żyło się bardziej komfortowo, wiedzą najlepiej jego mieszkańcy. W Dąbrowie na swoje pomysły dostaną pieniądze. Tamte drogi, żeby porobili. No bo tam jest, tam się nie da, to tak samo droga, tak jak tu jest, to samo jest. Plac zabaw. O, bo tak to jest ładnie. Chodniki przed wejściem do sklepu i chodniki są rozwalone przede wszystkim. Właśnie tego typu pomysły na naprawy czy małe inwestycje mogą zgłaszać mieszkańcy Dąbrowy Górniczej w ramach 9. edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Do dyspozycji jest 7 milionów złotych podzielone na 36 osiedli proporcjonalnie do liczby ich mieszkańców. Zanim mieszkańcy złożą wnioski, zwykle najpierw spotykają się i rozmawiają. Tu jest najważniejsza dyskusja. Nawet jeżeli nie mamy tych wniosków złożonych na przykład przez jakąś większą liczbę mieszkańców, to na takie spotkania rzeczywiście przychodzą grupy zainteresowanych aktywistów i tutaj właśnie w tej grupie rozmawiamy, ustalamy te priorytety. Dąbrowski Budżet Partycypacyjny jest przeznaczony na małe inwestycje, co nie zmienia faktu, że realizację większych pomysłów można rozbić w czasie. To jest też często taka szansa, żeby zacząć coś i potem kontynuować w roku następnym, robić to w 2 etapach czy w 3, lub ewentualnie, i takie przypadki też się zdarzają, że miasto wkracza z dodatkiem do jakiejś inwestycji. Nabór wniosków rozpoczął się w środę i potrwa do 28 kwietnia. W Dąbrowskim Budżecie Partycypacyjnym nie ma głosowania. O tym, które pomysły zostaną zrealizowane, mieszkańcy decydują podczas spotkań w Centrum Aktywności Obywatelskiej.